Mówiłem wam już, że marzec jest miesiącem wielu oszustw w branży gier. Drugim i takim pewnym oszustwem była gra Valhall. Twórcy zbierali na Indiegogo pieniądze od graczy, obiecując genialne wikińskie doświadczenie w otwartym świecie. Tytuł miał posiadać tryb Battle Royale, duże ustawki, no i survival z budowaniem i PvP. System walki, animacje, mapy czy grafika wyglądały po prostu cudownie. Tak cudownie, że deweloperzy zebrali około 130 tysięcy dolarów. Co w tym niby takiego oszukanego? Zapytacie. Ano, praktycznie każdy element Valhalla pochodzi z gotowych asetów na Unreal Engine. No zobaczcie, to co widzicie na ekranie to pewnie tylko połowa z rzeczy jakie kupili. Valhalla okazał się zlepkiem gotowców za 2000 dolarów, a przypominam, że twórcy zebrali 130 koła. Gdzie jest więc reszta kaski? Nie wiadomo.